No, jestem po kolacji. Nakarmiłem już Tolę. Proszę, tam nawet ten wyleciał ten kotek jeden. O, widzicie? O, tam jest. Nakarmiłem tutaj też. Zobaczcie. No i Tola. Cypisek. I Gucio. Wychodzą za mną. Przyszedł też Romeo. O. Także gdzie się obrócę, to one idą. A ja teraz idę tam pod bramę przy kotłowni, żeby zobaczyć, czy te maluchy tam są i co można ewentualnie zrobić. No, na razie jest problem. Nie mam klucza, nie dostanę klucza. Pan Władek jest zajęty, nie ma czasu, żeby ze mną być cały czas. Was złapie kotki. Klucza z kolei nie chce dać mi na dłużej, bo boi się, że zgubię i on będzie odpowiadał. A mogę wejść z nim tylko tyle, co on tam karmi te 5 minut. Zobaczcie, ten kot śpi w tej budzie. Śpi w tej budzie, zamieszkał. Czy to jest kapitan Ryś? Powiedzcie mi, to jest kapitan Ryś? Ten Żbik. Czy to jest kapitan Żbik? No. Tutaj kotki się mieszają. Nasze się mieszają. Mamuśki z kotkami Gai. Jeszcze jakiś przyszedł. Być może, że on... No, tamten. To jest nasz. O, proszę. Następna wyszła. O Jezus. Widzicie, ile tu kotów? Proszę, ile tu kotów do kastracji i sterylizacji, ale to wszystko dzikie. Jak to złapać? Ja nie wiem. To nasza Tola, widzicie? Biały ogonek. Nasza Tola rządzi tutaj. Nie zna ich, to one się boją jeszcze. No dobra, to idziemy. Cypisek, idziesz ze mną? Romeo! Idziemy. Chodź, Romeo. Cypisek. Kicia. Cypisek, idziesz? Który to cypisek? Tam. No, za parkanem był. No bo łapto za parkanem idzie. Chodź, cypisek. Z jakimś bawi. Tym tutaj. Wiecie co? Ja tu się zaczynam gubić. Poznaję, że tamten jest jakby ciemniejszy od naszego Gucia. Jak cypisek, idziemy. O, to jest, widzicie, to jest ogniw. Taki ma wyrazisty wzór ciemny. To jest od Gai. Chyba Gacek. Gacek? Leci. Maja. Maja leci. A, się ganiają. Ale teraz przyjdą tam do ogrodu Miczulina. Tam będzie gonitwa. Muszę ganiać. Na całego. No, idziemy. Romeo. Romeo, chodź. Kiciulku. A, to. Julcia idzie. Kiciulka. Zobacz. Nasza ciubówna idzie, mysia, siówka. O, Romeo zaatakuje. Zaraz Romeo zaatakuje. Cypisek też zaatakuje. Atakuj, Romeo. Atakuj. Start do biegu, gotowi. O, jeden zaatakował. Mały zaatakował, pierwszy mniejszy. Chodź, ciubówna. Idziemy. Chodźcie, kicie. Ta się cieszy, żeś dawno z nami nie chodziła.
teraz pierwszy pilot oblatywacz, a drugi pilot oblatywacz. Cypisek! O, leci. Chodź, cypisek! Aha, za bardzo nie chcę, bo tam latają inne. No to się dopiero zaczyna. Ubaw na całego. Chodź, cypisek, o, jest cypisek. Cypisek, chodź, kicia. Idziemy. No to będę miał trójkę chyba. Chodźcie, kicie. Zobaczymy tutaj przez dziurę. Czy tu coś widać? Nie ma żadnego. Idziemy. Ciubów znajdzie. Chodź, cypisek. Reaguje, jak go woła. Zobaczymy teraz tutaj, w dziurze, w tej parkanie. Coś tam lata. Chodźcie. Chodźcie, kiciulki. Chodźcie, pisek. Chodźcie, kicie. Romeo. Cypisek, chodź. Zobaczymy. No tu mamy skład złomu. Tu w zeszłym roku był Jacek i Placek. Jacek zginął, przepadł pół godziny po tym, jak złapałem Placka, a Placek miał, to jest ten rudy, co miał oko na wierzchu, miał operację, usunięcie oka. No i ostatecznie został adoptowany do Niemiec przez Polkę. No i zobaczymy tutaj. Postaram się coś... Może tu uda mi się sfilmować, co się dzieje tam. No tam jakieś koty poszły. Tam był, ale poszedł za płot. Tu na razie nigdzie nie widzę wzrokiem. Poza tym, że cypisek tutaj o, poszedł. Julcia jest tutaj. Romeo, chodź! Romeo tam. Romeo! Także koty mają teraz zapachów, a zapachów jak idą poza rejon ten swój, no to jest dla nich atrakcja. Bo to jest nowe w jakimś sensie, chociaż tu nieraz już były, ale zapachy, zapachy na nowo. I cały czas tylko węszą, węszą. Ciubówna leci. Romeo! Cypisek! Cypisek wlazł pod wiatę. Może tu go zawołam. Jeżeli jest tutaj, nie, ale tu jest decha. Nie ma. Tutaj go muszę wołać, bo nie wyjdzie. Cypisek, chodź. Kicia. Cypisek. A tu są samochody. Fiata samochodowa. O. Cypisek, chodź! Romeo, przyprowadź go. O, mignął mi tutaj. Cypisek, chodź! Kicia!
Romeo, weź go przyprowadź, bo ja muszę iść. No, zobaczymy, czy go przyprowadzi. O, Julcia jest. Chodź, Julcia, idziemy. A Julcia jego chyba tu wywęszyła. W tych dziurach. No, chodź.